Dzień dobry, dzień dobry, melduje się Paweł Biedrzycki, strefa inwestorów. Dzisiaj jest 4 maja 2019 roku. No i jak zwykle zastanowimy się nad tym, jak inwestować w tym miesiącu. W ramach dzisiejszej analizy przyjrzymy się sytuacji tradycyjnie na indeksach zagranicznych, ale też i polskich i rzucimy okiem na rynek walutowy. Z indeksów zagranicznych oczywiście amerykańskie S&P 500 i Nasdaq 100, niemieckie DAX i MDAX, węgierski Bux, rosyjski RTS, z polskich WIG, WIG Banki, WIG Energia, MWIG 40, SWIG 80, no i rynek walutowy dolar złoty, euro złoty i frank szwajcarski złoty. Zapraszam do analizy. Zaczynamy tradycyjną analizę od sytuacji na indeksach amerykańskich SP 500 w interwale miesięcznym. No cóż, dzieje się dokładnie to co mówiliśmy od kilku miesięcy. Średnia 45-miesięczna ta niebieska wybroniła spadki, tak samo jak w 2016 roku. Od tej pory indeks ruszył na północ. No i mamy nowe historyczne maksima na indeksie amerykańskim giełdy SP 500. Jeżeli zerkniemy na SP500 w interwale dziennym, no to ewidentnie widzimy, że kurs wyszedł powyżej te maksimum z września 2018 roku. No i teraz oczywiście tradycyjnie zaczęła się walka, próba właściwie złapania kupujących byków w pułapkę. No i to jest taki bardzo ważny moment, no bo w oparciu o to, będziemy wiedzieli, czy no dojdzie do. Silnej przeceny, korekty ostatnich wzrostów, czy też wprost w przeciwnie? Na pewno tutaj dużo w tym temacie może nam powiedzieć Nasdaq 100, bo Nasdaq 100, czyli 100 największych amerykańskich spółek technologicznych, znajduje się w bardzo podobnej sytuacji. Mamy wybicie na historyczne maksima. No i teraz w tym momencie z technicznego punktu widzenia mamy ruch powrotny i kontynuację wzrostów. W tej chwili, no, ten Nasdaq 100 nie powinien schodzić poniżej te minimum. Z maja, no bo jeżeli zejdzie, no to mamy pułapkę na byki na indeksach, tak? I to jest taki bardzo czytelny w tym momencie indeks i warto go obserwować. Jeżeli mamy pułapkę na, na byki, no to może być nawet zejście do okolic 7200 na, na NASDAQ, tak? Więc to jest bardzo ważny moment, bardzo ważny indeks, najbardziej plastyczny NASDAQ, to który warto teraz obserwować. A dopóki nie zejdziemy, no to zakładamy, że indeks oczywiście. Giełda niemiecka, no tutaj zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tak, DAX przełamał ważny opór w postaci okolic średniej dwustudniowej wraz z minimami z marca zeszłego roku, no i otworzył sobie drogę do kontynuacji wzrostów. Tak czy inaczej, w tej chwili, co by się nie działo, no to zakładamy, że. Rynek realizuje korektę przed kontynuacją wzrostów. No, nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby myśleć inaczej. Ewentualne cofnięcie no, w okolice 12 tysięcy punktów nie będzie niczym zaskakującym i będzie taką naturalną korektą przed kontynuacją wzrostów. No, na pewno w okolice ważnego oporu jest MDAX, czyli średnie niemieckie spółki, Tutaj kurs doszedł do tych okolic, no takich lokalnych ekstremów, tak, z, z minionego 2018 roku, to jest taki bardzo silny opór, no i tutaj również, tak, to jest, może być tutaj korekta, ale wydaje się, że jeżeli dojdzie do jego przełamania, no to właściwie atak na historyczny maksima jest niemal pewny. A jak on nastąpi, no to oczywiście będziemy się zastanowili, co dalej. Czy pułapka na byki, czy cofnięcie, czy ruch powrotny, kontynuacja wzrostów, no tego nie wiemy, ale jeżeli przełamie w tej chwili te okolice tego oporu, no to kurs ma otwartą drogę do wzrostu. Dalej, z węgierski, uważnie sobie tutaj obserwujemy ten indeks. No mamy osłabienie, mamy ponowny ruch powrotny do wyłamanych historycznych maksów z 2018 roku. Ewidentnie widać, że no te indeksy naszego regionu tro trochę ostatnio osłabły, no i BUX jest jednym z tych, z tych indeksów, ale z technicznego punktu widzenia, no, no to jest korekta do średniej 50-dniowej, tej zielonej i z technicznego punktu widzenia, Tutaj zakładamy, że to jest korekta przed kontynuacją wzrostów, tym bardziej, że no, podobna sytuacja ma miejsce na rosyjskiej giełdzie tutaj również, no, nie ma zaskoczeń, tak. Wyłamanie ważnego oporu no i zakładamy, że to jest ruch wzrostowy na maksima z 2018 roku. Korekta naturalna, nie ma nic w tym dziwnego, więc tutaj również mamy osłabienie. No i teraz, jak już widzimy, że rzeczywiście te indeksy naszego regionu, jakby znowu mamy taką sytuację, że zachód silny, no ale nasze indeksy naszego regionu już yy, słabną, no i chyba do tego trzeba się przyzwyczaić, że rzeczywiście wbrew pozorom jesteśmy w takiej sytuacji rynkowej, że żeby Polska giełda była silna, to ta amerykańska musi być słaba. No i to pokazuje ostatnie tygodnie. tak? Mamy nowe historyczne maksima na, na indeksach giełdy amerykańskiej. U nas problemy się zaczęły. Wcześniej, kiedy Amerykanie słabli, byli słabi, nasza giełda mocno zyskiwała na wartości. No i w tej chwili znowu mamy cofnięcie na indeksie WIG. Znowu te wybicie maksimów z minionego roku zakończyło się pułapką na byki, cofnięcie bardzo mocne, no i jesteśmy na wsparciu. I teraz, jeżeli wybronimy te wsparcie, no to jest szansa na kontynuację wzrostów, no na pewno będzie tu miało duże znaczenie zachowanie indeksów amerykańskich. Wbrew pozorom HOSSA w Stanach Zjednoczonych nie jest, nie jest dobrą wiadomością dla nas. No i tutaj oczywiście chyba najciekawsza sytuacja na indeksie bankowym polskim, WIG Cofnięcie, znowu jesteśmy w, w okolicy zgrupowania średnich, y, które zapowiada zresztą możliwość wystąpienia dynamicznego ruchu. No, z, póki jesteśmy powyżej, to zakładamy, że to będzie ruch w górę, ruch powrotny i kontynuacja wzrostów. Ja zwracam uwagę, że no, mimo wszystko, mimo tych niepokojów związanych z, z bankami, czy Getty Noble Bankiem, czy Idea Bankiem, y, no, banki zachowują się całkiem przyzwoicie, bardzo dobrze, nawet bym powiedział, i tutaj jest cała nadzieja w tym żeby dostarczyć impuls wzrostowy dla giełdy. Kompletnie rozczarowały, natomiast sektor energetyczny, tutaj ewidentnie to nie tak miało wyglądać. Liczyliśmy jeszcze na jakąś pułapkę tutaj w marcu pułapkę na niedźwiedzie poniżej tych minimów z grudnia i średniej dwustudniowej. No tak się nie stało. Mieliśmy cofnięcie ruch powrotny do wyłamanej średniej i kontynuacja spadków. W tej chwili najprawdopodobniej czeka nas test minimum z, z, z września, no i tak naprawdę gra w energetyce prawdopodobnie zacznie się pod wybory, tak? Po wyborach rzeczywiście mogą nastąpić jakieś kolejne ważne ruchy. Mówię tutaj o wyborach parlamentarnych do polskiego parlamentu mogą wystąpić jakieś ważne decyzje znowu sektora energetycznego. Oczywiście zakładamy pozytywne decyzje, ale dopóki to nie nastąpi, widać, że ten rok wyborczy przekreślił jakieś dalsze, odważne decyzje polityczne, jeśli chodzi o sektor. MW 40 średnie, średnie polskie spółki w ważnym miejscu, testują średnią dwustudniową wraz ze średnią studniową. Jeszcze mamy tutaj te jakieś ważne maksima z grudnia i ze stycznia, no i to jest ważny poziom, tak, jeżeli rzeczywiście ta nasza giełda ma dalej zyskiwać na wartości, no to tutaj powinny mw 40 zawrócić, no tu nie ma dyskusji, tak, kolejne zejście poniżej średnio dwustudniowej no to jest oznaką słabości, więc to jest miejsce, w którym indeks powinien zawrócić, no, cały czas na, naszą nadzieją napawa postawa najmniejszych spółek. SWIK 80 cały czas silny, silny zarówno w porównaniu do wig 20 czy MWIK 40. No, i to jest bardzo pozytywne. No, i to sprawia, że cały czas wierzymy w to, że ta sytuacja na polskiej giełdzie może się poprawiać. No, i ciekawa sytuacja na rynku walutowym również. No, proszę zobaczyć. Dolar, dolar złoty mamy wyjście na historyczne maksima, na roczne maksima, przepraszam, i od razu próba, pułapka na byki, cofnięcie mocne. W tej chwili mamy ruch powrotny i kontynuacja przeceny. Jeżeli uda się zejść poniżej tej, tą średnią, yy, ostatni dołek, to prawdopodobnie będziemy mieli znowu test średniej dwustudniowej, tak? czyli takie dość poważne osłabienie amerykańskiej waluty, a jeżeli nastąpią poważne osłabienie amerykańskiej waluty, no to zazwyczaj no, nasza... Giełda zyskuje na wartości. Ciekawa sytuacja również ma miejsce na franku szwajcarskim. Proszę zobaczyć. Mamy układ średnich zapowiadający gotowość do dynamicznego ruchu, może nastąpić jakiś mocny ruch na franku w szwajcarskim. No i mamy takie solidne wsparcie tak, 3,75 solidne wsparcie na franku szwajcarskim, wyłamanie średniej dwustudniowej, ruch powrotny i przygotowanie do dalszych spadków. No w tej chwili, jeżeli by na franku doszło do wyłamania tego 3.75, no to mamy otwartą bardzo drogę do silnej przeceny na franku szwajcarskim i co by było, oczywiście bardzo dobre dla banków z GPW, które mają kredyty we franku szwajcarskim, co by oczywiście poprawiało ich sytuację. No i ostatni wykres, no i to oczywiście euro złoty. No tutaj też bardzo ciekawa sytuacja. Układ średnich zapowiadający gotowość do dynamicznego ruchu. No i tak jakby to wygląda, jakby kurs przygotowywał się do zejścia nawet może w te okolice 4,16. Tak? Mamy takie solidne wsparcie w okolicy 4,26. Jeżeli by doszło do jego wyłamania, no to mamy teoretycznie otwartą drogę do silniejszej przeceny na, na euro. Więc podsumowując, znowu zachód jest silny. I to wbrew pozorom nie jest dobra wiadomość dla naszej giełdy, ale dla naszej giełdy cały czas pozytywne jest to, że silne są najmniejsze spółki, które sugerują, że, yy, że ta sytuacja no, może powrócić do trendu wzrostowego. Oczywiście rozczarował sektor energetyczny, ale nadzieją jest sektor bankowy. Tutaj duża uwaga jest nasza skupiona na rynku walutowym, zwłaszcza na notowaniach w, Franka Szwajcarskiego, no, jeżeli by doszło do wybicia dołem, to, to rzeczywiście to może być jakiś pozytywny impuls dla banków notowanych na GPW. Także to wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków! Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem. Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefanwestorów.pl ukośnik ebook lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.